Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ostrowie Mazowieckiej od 2004 roku organizuje akcję Podaj Pomocną Dłoń, w ramach której obdarowuje świątecznymi paczkami dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych, ubogich lub zagrożonych demoralizacją. 18 grudnia odbyło się spotkanie ze świętym Mikołajem, który wręczył najmłodszym mieszkańcom naszego powiatu wyczekane prezenty. Prezes ostrowskiego TPD Danuta Umińska złożyła dzieciom i ich rodzinom życzenia zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia i samych pomyślności w nowym 2018 roku. Uroczystość nie mogła obyć się bez choinki i pastorałek. Zgromadzeni mogli wysłuchać występu młodych, zdolnych artystek, ale nie zabrakło też wspólnego kolędowania. Święty w tym roku miał ręce pełne roboty. W sumie prezenty otrzymało aż prawie 400 dzieci z miasta i gminy Ostrów Mazowiecka, Starej Ruskołęki i Nura. Wśród obdarowanych byli też podopieczni zespołu szkół specjalnych w Starym Lubiejewie i ośrodka szkolno-wychowawczego w Zuzeli. Spotkanie z Mikołajem było dla maluchów jak zawsze nie lada wydarzeniem. W końcu cały rok czekają na tego przemiłego pana w czerwonym kubraczku, który kojarzy im się z uśmiechem, radością i niespodziankami. Paczki, w których znalazły się m.in. żywność, ubrania, zabawki i środki czystości, ufundowane zostały przez Bank Żywności, prywatnych sponsorów, darczyńców oraz z funduszy pozyskanych z przekazania 1% podatku.